Patrzę na RWR, widzę samolot. Jest literka samolotu. Gdzieś przede mną. Widzę go. Na radarze, pusk rozryszon. Fox 1. Też do nas wystrzelił. Lecę w dół. Lecę w dół. Może się uda. Dobra, dzisiaj jesteśmy ponownie w polskim MiG-29. A naszym zadaniem jest atak na kolumnę Buka, głęboko w terytorium wroga. Nasz zwiad zauważył, że w kierunku frontu porusza się mobilna bateria S-11, tak zwany Buk. No i naszym zadaniem jest znalezienie jej, no i oczywiście zniszczenie. Mam w tym celu rakiety B-8 oraz nasze działko. No i prócz tego mamy rakiety R-27R oraz R-60 do celów powietrznych. Ponieważ ten konwój zauważono dość blisko przeciwnego lotniska i bardzo możliwe, że coś poderwą, przeciwnicy już pewnie wiedzą o tym, że się do nich zbliżamy, bo obrona przeciwlotnicza już nas tutaj widzi. Widzimy po RWR, że trochę tego przed nami jest. No i co? Musimy dolecieć tam, nie dać się zestrzelić po drodze, znaleźć tutaj przeciwnika, zniszczyć konwój, no i jak najszybciej stamtąd uciec. Może bez tutaj walki powietrznej by się udało tutaj to rozwiązać, ale zobaczymy. W każdym razie dzisiaj jesteśmy uzbrojeni nie tyle do samoobrony, co do ofensywy. Okej, już coś tam się namierza. Literka H rosyjska, czyli to jest SAM średniego zasięgu. Czyli prawdopodobnie albo jakaś SA-6, albo jakaś SA-2. Zobaczymy. W każdym razie mamy jeszcze 68 km do punktu, gdzie nasz zwiad przewiduje, że konwój będzie. Ale prawdopodobnie i tak będziemy musieli go trochę poszukać. Też będziemy musieli patrzeć na paliwo. Co by zejdziemy z topolarza? Okej, wystrzeliło do nas. Nie widzę smugi. Więc polecimy tutaj delikatnie w dół. Tak, żeby tutaj radar stracił tutaj widoczność na nas. Schowałem się za terenem. Okej, widzę smugę. Okej, dalej leci. Dobra. Teraz powinno stracić namiar. Ta straciła raczej namiar. Akurat przed SA-2 nie jest trudno się obronić. Jest to dość starsza bateria przeciwlotnicza. Nie można tego powiedzieć o SA-11, czyli o Buku, który musimy dzisiaj zniszczyć. Jest dlatego taki ważny cel. No bo mówię, jest mobilny, może pojechać wszędzie. I tak naprawdę rozłożyć się w kilka minut i być w stanie tutaj atakować cele powietrzne. Mam tylko nadzieję, że nie zauważą nas, jak do nich dolatujemy i nie zdążą się rozłożyć. No bo jednak SA-11 na bliski dystans jest bardzo zabójcza. Ale dobra, jesteśmy już 9 km od tego miejsca, gdzie teoretycznie powinni być wrogowie. Przełączymy się na tryb Air to Ground. Ja sobie zejdę troszeczkę z mocy i sobie zwolnimy, żeby łatwiej tu było wypatrzeć go, wypatrzeć Buka. Okej, minęliśmy już ten punkt praktycznie. No i kurde, lecimy tutaj w bok, bo tutaj widzę, że są jakieś drogi. Wzdłuż tych dróg prawdopodobnie będą jechać gdzieś. Dlatego też będziemy się tutaj rozglądać. Ale konwój Buka to jest 6 dużych pojazdów, więc trudno ich nie zauważyć. Więc myślę, że my też nie będziemy mieli z tym za dużego problemu. Bo to jak mówię, trzeba lecieć troszeczkę wolniej. Nie możemy lecieć co prawda wyżej. To jest samy niestety. U nas zaraz będą próbować zestrzelić. Ale myślę, że tutaj jak polecimy tak w miarę spokojnie. Choć tutaj gdzieś za tymi górami jest to właśnie lotnisko, o którym mówiłem, więc tym bardziej trzeba się pospieszyć, bo są dość blisko. Już pewnie tam jakiś samolot się grzeje, a właściwie odpala. Okej, widzę konwój. Zgadza się? 6? Widzę 5. O dobra, jest 6 na początku. No dobra, jest 6 pojazdów. Jest konwój, czyli to jest prawdopodobnie to, czego szukamy. Tak mi się wydaje. No, no raczej to jest to. Tak, jadą drogą w kierunku frontu. No dobra, więc zawracamy sobie na nich, tu w miarę szybko. Żeby się jakoś super bardzo nie wznosić. Nie ustawimy się tutaj idealnie na drodze, ale spróbujemy zrobić co się da. Tutaj nas lokują, ale to sobie tam się zniżamy, to już nie będzie taki problem. Okej. Widzę konwój. Postaram się tak fajnie ustawić w miarę w linii. Może się uda wszystkich za jednym zamachem zniszczyć. Okej. Nie wiem, czy wszystkich zniszczyłem. Coś widzę, że wyjechało tutaj na bok, ale prawie wszystko jest zniszczone. 5 pojazdów, 7 mil, został tylko ten jeden, co sobie tutaj wyjechał w ostatniej chwili. Uratowało go to, ale no nie na długo. Ok,
Okej, zniżymy się, od razu tutaj zawrócimy na niego. Okej. Dawaj, dawaj. Okej, powinien być zniszczony. Raczej jest zniszczony, tak, pali się. Dobra, świetnie. Ja się przełączę w tym momencie na radar. W razie gdyby coś tutaj się pojawiło. Jeszcze tylko się tutaj pokręcimy, żeby się upewnić, czy wszystko jest zniszczone. Patrzę cały czas na RWR, czy nie widać tej przeklętej literki P, która oznacza wrogie myśli. O, oho! Jakiś sam do nas chyba wystrzelił. Dawaj, co nas leci? O kurde. I nie. Dobra, chyba teraz to wybroniliśmy. Patrzę na RWR, widzę samolot. Jest literka samolotu. Gdzieś przede mną. Widzę go. Na radarze, pusk rozryszon. Fox 1. Też do nas wystrzelił. Lecę w dół. Lecę w dół. Może się uda? Okej, okay, to przeleciało centralnie przed nami. Mieliśmy szczęście, że loka zgubił. Okej, okay, flaruje, ale na Fox 1 mu to nie pomoże. A jeżeli wykręci? Wykręciło. Pięknie. Dobra, i się wynosimy. Wynosimy się jak najszybciej. Gdzie jest nasze lotnisko? Posadka. Dobra, mamy tryb posadka. Przed nami. Dobra, pełna dopałka. 1500 kg. Myślę, że mi wystarczy. Wynosimy się czym prędzej. Misja jest wykonana. Konwój został cały zniszczony. Jeszcze przy okazji coś tutaj poderwali, więc mają też jednego myśliwca mniej. Był to chyba MiG-29. Nie wiem do końca co to było. Wydaje mi się, że to było dość małe, więc raczej nie był to Su-27. Polecę sobie jeszcze na pełnej dopałce przez chwilę, do momentu, kiedy będziemy mieli 1000 paliwa. 1000 kg w sensie. O, teraz tutaj z tej najbardziej niebezpiecznej strefy trzeba się wynieść jak najszybciej. Raz, że tutaj są baterie zimy-powietrze, a dwa, że zaraz może coś drugiego poderwą. No i myślę, że tutaj już nawet jeżeli by coś wystartowało, to zanim do mnie dolecą, to już będą się w przestrzeni powietrznej. Okej, 800 kg, zmniejszamy obroty. Włączymy sobie tryb posadki, 94 km. O, zmniejszymy tak obroty, żeby tutaj w naszym paliwomierzu pokazywało nam trochę więcej niż 90. O, tu mam taki fajny licznik, który nam pokazuje, ile na danych obrotach możemy przelecieć z daną ilością paliwa. No, mieliśmy szczęście, że ten samolot zerwał loka i zaczął się bronić, bo ta rakieta do końca nas praktycznie tutaj trakowała. Chyba też to była Fox 1, tak mi się wydaje. No i praktycznie do końca do nas leciała. Naprawdę mignęła nam przed nosem. Okej, jesteśmy już przy lotnisku. Naprawdę jesteśmy troszeczkę za szybcy, ale to nie problem, bo sobie tutaj troszeczkę mocniej zakręcimy. Okej, poniżej 500, podwozie w dół, klapy w dół. I dobra. Fajnie wyhamowaliśmy. Tylko prędkość opona jest troszeczkę za duża. No i dobra, ustawiliśmy się ładnie na zejściu. Prędkość opadania musimy poprawić, trochę podtrymować. No jest ok, tak około 5 metrów na sekundę. Ok. Jeszcze trochę AOA. No i dobra, to by było tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. A jeżeli chcecie zostać na dłużej, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. Ja się z Wami żegnam, cześć i czołem i do usłyszenia.